Dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem Jacek Pałasiński, a to jest program Allegro Manontropo. I dzisiaj, proszę Państwa, gościem Allegro Manontropo jest maestro Marian Marzyński. Jeden z najwybitniejszych żyjących dokumentalistów na świecie. Dobrze, zgadzasz się z tą opinią? Nie, nie, nie mam poglądu, ale jeżeli chodzi o maestro, to dlaczego maestro? Czy to jest program muzyczny? Troszeczkę tak, tak. A. Troszeczkę muzyczny. Będziemy Cię prosili za chwilę, żebyś zaśpiewał. Ale tymczasem. A, to ja mogę zrobić. A no to świetnie, no, z takim głosem jak masz. Tak. Prawda? Yy, starsi Państwo pamiętają pana Mariana Marzyńskiego, ponieważ to była absolutna gwiazda numer jeden polskiej telewizji. Yy, to był człowiek, który wymyślił, zrealizował i prowadził program. Turniej Miast między innymi robił również inne programy, niekoniecznie kończące się dalszym ciągiem. No i był to gwiazdą, był do roku 1969 roku, kiedy w ramach, jakby to powiedzieć, dopatriotyczniania Polaków postanowiono, że ludzi pochodzenia żydowskiego, Polaków pochodzenia żydowskiego, należy no, w ten czy inny sposób z Polski wygnać. I, i Ech. przynajmniej zachęcić ich do wyjazdu, yy, mówiąc delikatnie. Wiesz, yy, yy, wygnanie jest przesad przesadzonym słowem, ale, ale można powiedzieć, bo psych psychologicznie... To jest wygnanie. Tak. Fizycznie to nie było wygnanie. No właściwie nie znam żadnego emigranta z lat 68-69, który by nie czuł, że to było jednak wygnanie w ten ja czy nie inny sposób. Ty nie czułeś, tak? ale ty jesteś osobą, osobą dość wyjątkową pod każdym względem. Jako Polak jesteś wyjątkowy, jako Żyd jesteś wyjątkowy, jako Amerykanin jesteś wyjątkowy. Pan Marian Marzyński przyjechał do nas, proszę Państwa, prosto z Miami. To był bardzo odważny wybór. Ile stopni jest w tej chwili Miami? 80, jeżeli możesz przeliczyć na Celsjusza. 20... 26, 27. Coś w tych granicach. Tak, kiedyś gościłem u pana Mariana Marzyńskiego mniej więcej o tej pod, pod drzewem roku. Mango i filmowałeś mnie. Pod Under drzewem the mango. mango Tree. Spróbujemy nadać ten, twój, ten, 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 ten mój filmik o tobie, bo, bo tam są między innymi fragmenty genialnych zupełnie filmów dokumentalny pana Mariana Marzyńskiego, ale ja uwielbiam jak przyjeżdżasz. Przede wszystkim welcome where you belong, bo tu się urodziłeś, tu wychowałeś i, i tego z twojej skóry nikt nie wyjdzie, ale przede wszystkim jako człowiek, który przyjeżdża do, do Polski rzadko, przez pierwsze dni masz zderzenie z czymś, co porusza całe twoje jestestwo, czyli z jakimś takim właśnie Dziwnym światem polskiego absurdu. Już zdążyłeś ze dwa felietony na ten temat napisać. Co, się, co cię tym razem w Polsce uderzyło? Że nie można taksówką dojechać nigdzie do żadnego osiedla, że wszystko jest źle oznaczone, że miasto jest zbudowane kretyńsko. Ja to wszystko wiedziałem oczywiście, ale. Ja to znałem wtedy na pamięć. Wiesz, to jest miasto, które jest zbudowane tak, że, że żaden nieprzyjaciel nie, nie, nie dotrze, bo tylko miejscowi wiedzą. To znaczy klatka 1, klatka 10, klatka 19 od numeru, domofony, bajery, nowe bra Do tego doszła obsesja bram. W moich czasach był labirynt. W moich czasach był Ursynów, gdzie się jeździło samochodami po chodnikach. Ursynów jest największym szczytem absurdu urbanistycznego. Natomiast teraz do absurdów urbanistycznych doszły jeszcze zabezpieczenia bezpieczeństwa, czyli jeszcze bramy, strażnicy i to wszystko. Wczoraj na przykład ja spędziłem pół godziny, żeby trafić do właściwej klatki, ale tylko dlatego, że ja tu nie mieszkam, że ja nie wiem, że gdybym mieszkał, to bym wiedział, jak spojrzałbym na bloki, a ktoś ma numer 302, to bym wiedział prawdopodobnie, że, że trzeba iść tu. Nie wiem nic. Maestro Marzyński nam zamerykanizował się tak dalece, że jest przyzwyczajony do domków jednorodzinnych, ja do się których można łatwo trafić. W tym sensie, że ja żyję w świecie dobrze urządzonym, natomiast ten świat źle urządzony, ja mówię o fizycznym aspekcie w tej chwili, ale on jest przede wszystkim psychicznie źle ułożony, jest dla mnie podróżą do cyrku. Wczoraj taksówkarzowi to powiedział, Jak się panu podoba? Jak się panu podoba? Bo żeśmy widzieli Neony, to ja mówię, Neon nie robi na mnie żadnego wrażenia. Mię nudzi Neon. Bo ja mieszkam wśród Neonów i ucieka od neonów. Gdzie ty mieszkasz? Ja Brookline w nie ma Bostonie, bo nie. Albo gdzie nie no ma ta, Neonów, jakby, albo w Miami, do, gdzie po Neony musisz pojechać do Brickell, tak? To jest... Nie, do Lincoln Road. Ale, no wiesz, ale Nowy Jork i tak dalej, podróże, cała, cała koncepcja Ameryki, Times Square, to wszystko. No dobrze, neony, a, co, a co cię podnieca, jeśli znaczy się... Co mnie podnieca? No tak, mówisz, neony cię nudzą. Nie, nie, to jest w rozmowie z taksówkarzem, bo on chciał, żebym ja mhm. się z nim zgodził, że to jest exciting. To ja powiedziałem, to nie jest exciting. Natomiast co jest, co jest parano paranoja? O, to on, on się zgodził, że to jest paranoja, ze względu na rząd jest paranoiczny. Y y y y wiesz, y y y Taksówkarze są coraz bardziej inteligentni. Z każdym przyjazdem spotykam taksówkarzy młodszych i, i na ogół antyrządowych. Rzadko się zdarza facet, który będzie bronił PiSu. Rzadko. A ja jeżdżę strasznie dużo taksówkarzy. Więc ja lubię z nimi rozmawiać. To jest jedna z moich interesujących przygód. Wiesz, ale ja przyjeżdżam do młodości i do przeszłości i do umierających kuzynów i przyjaciół. Ta podróż to jest mój obowiązek, dlatego że ja jestem ani nie Amerykaninem, ani nie Żydem, ja jestem stuprocentowym Polakiem. I dlatego jak wyjeżdżałem w 1969 roku, to, to nikt się nie mógł zrozumieć, że ktoś tak odżydzony jak ja, który ma taką olbrzymią publiczność polską, decyduje się na wyjazd, na co ja odpowiadałem, tak, bo ja nie chcę być pomnikiem nieznanego Żyda. Ale ze mnie robiono pomnik nieznanego Żyda. To jest objaw antysemityzmu między innymi. Powiedzieć Żydowi, że ty nie wyglądasz na Żyda, albo nie zachowujesz się jak Żyd. Wyobrażasz <laughs> sobie, tak? Nie, nie, no, wyobrażam sobie, tak, tak. Ja się tu urodziłem i… A ja się nie urodziłem? Nie, 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 ale to wiesz co, ja się urodziłem jako goi oczywiście, i, ale, ale antysemityzm wyssałem z mlekiem matki, jak mówi minister spraw Ta, Zgęśniki, A ja wyssałem Polsko i z mlekiem matki. No właśnie. Taka, taka to jest różnica. Dobrze, ale miałeś jakieś przygody, tak, bo jest COVID. Jest internet. Są internetowe jakieś biurokratyczne formularze, które się wypełnia, wysyła, a ty coś na ten temat napisałeś, że potem jak już wszystko w internecie wypełniłeś, to okazało się, że musisz jednak przyjechać do urzędu i podpisać 22 kopie papieru. No tak, to jest z, z uniwersytetem. Tak, tak. Oczywiście. To znaczy, że właściwie mimo, że na korespondencji uniwersyteckiej jest napisane oszczędzaj środowisko, nie drukuj, to ten sam uniwersytet nie, nie da ci pieniędzy, jeżeli nie wyślesz 25. Czyli to jest ta moja stara teza, Polska, kraj źle tłumaczony z angielskiego. No, żeby nie, kochany, żebyśmy my sami nic nie wymyślali, tylko naśladowali to, co działa, ale nie my, musimy wymyślać sami. Coś, tak, wiesz. tak, ale to jest część... Tłumaczenia, bo tłumaczenie jest właściwe. Wykonanie dowodzi, że nie zostało to do końca zrozumiane, to tłumaczenie, to tłumaczenie z angielskiego. Że to jest w końcu lost in translation na końcu. Tak, tak. Bo, także to jest, wiesz, znacznie większy absurd niż to, jest, jest to, że e, ja się zjawiłem na lotnisku w Miami 15 minut, po ogłoszeniu 15 grudnia, że żeby wjechać do Polski trzeba mieć test COVID-u. Żadna linia lotnicza o tym nie wiedziała. Nikt nie pomyślał, że tego typu zarządzenie musi mieć czas do wykonania. Nikogo to nie obchodzi. Jest zarządzenie i w tym momencie należy... I wtedy się wysyła parę tysięcy ludzi z Nowego Jorku, New York, Miami, ze wszystkich tych amerykańskich kierunków, załogi, samolotów i wszyscy nie mają testu. Gdybym ja wiedział, że trzeba, to w Miami co parę mil jest namiot bez żadnej kolejki i można zrobić test. I, i, i większość z nas by zrobiła, gdyby... No i jak z tego wybrnąłeś? Przez trzygodzinne czekanie na lotnisku. Już, już to w Polsce? Na Okęciu którym nikt nie wiedział o co chodzi, dlatego że na lotnisku polskim są dwa, dwie grupy ludzi, znaczy na Okęciu. E, obsługa lotniska o IQ2 i wypasione wojsko, które jest względnie dobrze wykształcone. I w ogóle, jak pytasz, wystrzegaj się człowieka w białej koszuli i w czerwonym krawacie. On nic nie będzie wiedział. Jeden ci powie, żebyś szedł na lewo, a drugi ci powie, żebyś szedł na prawo. A na pytanie, kto robi COVID, jakiś jeden facet robi. A gdzie on jest? Nie wiem. A w którym kierunku należy iść, żeby tam zrobić? Nie wiem. No więc teraz zaczyna się litować nade mną wojsko. Więc przychodzi jeden żołnierz i mówi: bo ja zaczynam narzekać, że obsługa lotniska nie jest w stanie mi nic powiedzieć. My wiemy, że to są idioci. A wie pan dlaczego? Bo oni nie piją, a my Aha. pijemy. To na to przychodzi drugi i mówi, tak, ale żeby nie było nieporozumień, powiedz panu, że my pijemy po pracy. Ale to była taka przemówka, żebyś dał im flaszeczkę. Nie, nie, nie. nie dowcip zwykły. Dowcip, żeby po prostu Dobrze. zgnoić tamtych i powiedzieć, że my to jesteśmy. Po czym pojawia się pewna żołnierka, która jest kierowniczką tego małego odcinka. I ona mówi, ja panu pomogę. I to jest cała Polska. To znaczy, przepis jest śmierdzący, wydaje się, że nic nie może, a nagle ze względu na twój wygląd, nie wiem co, pojawia się jakiś człowiek z władzy, który powie, że ja panu pomogę. To takie słowiańskie, nie tylko tak. polskie. Ja, jak ja, jak ja panu pomóc? Ja, jak pani mi pomoże? No tak. Jak, jak ci widzi pan, że oni wchodzą do bramki w tą stronę, jak oni wyjdą, to ja, ja panu pozwolę pod prąd wyjść. I wtedy pan znajdzie może szybciej ten COVID. Ale po drugiej stronie siedzą znowu w czerwonych krawatach i białych koszulach. I się pytam, tutaj gdzieś mnie, mnie, mnie wojsko wpuściło, bo tutaj gdzieś. My nie mamy pojęcia, gdzie, gdzie są testy. To ja znowu się ładuję, dwa razy przekraczam granicę. Tylko dzięki wojsku w ciągu tych trzech godzin udało się zgromadzić z różnych części lotniska pasażerów, którzy musieli czekać dwie godziny na test, który trwa osiem minut. I w Polsce on jest przeprowadzony przez lekarza. W, Polsce, w Ameryce jest to zwykła no pielęgniarka. Tak, tak. A tutaj lekarz musi się zadać, jak się pan czuje, ale to musi być lekarz. I musi mieć podłużną pieczątkę. No tam musiał 6 lat studiować, potem zrobić ta. specjalizację. I, potem... I on się musi zapytać, jak się pan czuje, na co się mówi dobrze i on ci wsadza do nosa i on wsadza potem do takiego pudełeczka i on przykłada pieczątkę i mówi negatywny. I, i całe załogi, stewardessy, skurwieni wszyscy, niemiłosiernie. Dzwonią do starych rodziców, którzy czekają od pięciu godzin, przesiadki do Gdańska, gdzie oni w ogóle nie zdążą tego dnia pojechać. Nikogo to nie obchodzi, nikogo. Wiem, latałem, pamiętam, ale twój wyjazd z Polski. Tak, w 1969 roku się traktuje uchodźców źle, jeżeli własnych obywateli się traktuje nie, źle? Nie, nie, nie. To jest okrutność. No, Sacharow powtarzał, kto nie szanuje innych narodów, nie uszanuje i swojego i na tym to polega. Okrutność. Oni nie szanują. Siebie. Siebie. I nas przede wszystkim, i nikogo na tym świecie. No dobrze, ale. Tak czy owak teraz. Za dużo po, o lotnictwie. Po, tak, za dużo hmm. o lotnictwie ponarzekaliśmy na, na lotnictwo. To, to tak czy owak wydaje mi się, że twój przylot do Polski tym razem był bardziej komfortowy niż Twój wyjazd z Polski w 1969 roku. To się wiązało z wyprzedażami, z, z pakowaniami, z noclegami nie u siebie, powiedz ze dwa słowa. Czy, czy ja wiem? Wiesz, ty, wiesz, musisz zrozumieć, że ja jestem dzieckiem geta warszawskiego, że myśmy przeżyli y, znacznie gorszy COVID. Nazywał się tyfus. Y, I że jedni przeżyli, drudzy nie przeżyli. Śmierć, stratę rodzin. Więc w momencie, kiedy gomułka mówi mi, że ja mam. Możliwość wyjazdu z Polski, jeżeli będę chciał, to ja przynajmniej, ja, 32-letni, nie uważam, że się wali mi sufit. 56-letni komunista żyd przyjmuje to jako tragedię życiową. Natomiast dla mnie jest to początek przygody, ponieważ ja mam jako 32-letni teorię że jeżeli ktoś mnie nie chce gdziekolwiek, w pracy, w kraju, to znaczy, że się nie poznał na mnie. I wobec tego to jest jego problem. Ja po prostu powinienem pojechać gdzie indziej. Także dla mnie była to taka koncepcja, że z powodów yy, yy, niezależnych ode mnie <laughs> zostaliśmy zaproszeni do wyjazdu. Moja żona uważała, że to jest... Jedyny sposób, żeby nasze życie potoczyło się normalnie, ponieważ ona uważała, że w przyszłości nasza rodzina w Polsce nie ma, nawet przedtem. Biedna rodzina, nie, nie mogli koniec z końcem powiązać. A, no, a ja byłem w, w elicie, jak wiesz, nie będąc partyjny. U, udawało mi się robić mniej więcej to, co chciałem. Nie zajmowałem się polityką ani dziennikarstwem politycznym. Bo wtedy... No, ale w radio prowadziłeś, prawda? Ja... Tak, ale to też nie były... Polity... No, oczywiście prowadziłem no, dziennik radiowy. Smuglowałeś, też e, jest wiadomości z dyktatów Dodajemy polityczne. wiadomości z kraju ze świata. Przed mikrofonem redaktor Marian Marzyński. Tak, myśmy przede wszystkim mówili trzy razy szybciej. Niż Tadeusz Bocheński, e, e, speaker przed nami. Dzień dobry państwu. Nadajemy wiadomości dziennika wieczornego. Myśmy zaczęli mówić. Rewolucja polegała nie na tym, żeby mówić coś innego, tylko żeby mówić szybciej. To był, to był pierwszy szacunek dla, dla słuchacza, że słuchacz jest w stanie zrozumieć, jak się mówi szybciej, szczególnie młody słuchacz. Natomiast w Polsce się celebrowało ponieważ państwo chciało celebrować. Wobec tego w radio się celebrowało, wobec tego w telewizji się celebrowało. E, czyli tak jak dzisiaj w Mińsku z wojskiem, żeby Polska no. była Polska. To jest prawdziwa perłoska telewizja, tak wyglądała. Pietrzak śpiewa pięć razy tą piosenkę e, w towarzystwie żołnierzy, oficerów. Więc takie było radio, do którego ja przyszedłem, jak miałem 19 lat. Celebrowało się. Tak jak Korea Północna, dzisiaj, Państwowe prawda? radio. Także, wiesz, jeżeli ja jako 19-letni byłem w stanie zmienić sposób mówienia w radio, no to trudno mi się nazwać, że ja byłem ofiarą w Polsce. Nie, no, nie byłeś Ja raczej byłem zwycięzcą. Zwycięzcą, tak, zwycięzcą. No. Dzięki swoim umiejętnościom. A w momencie, kiedy moja żona i małe dziecko e, e, uświadomiła mi, a ja sam sobie uświadomiłem to, że nie chcemy, żeby nasz syn żył w kłamstwie, bo oczywiście ja wiedziałem, że ja żyję w kłamstwie. Żyjesz w kłamstwie, ale udaje ci się lawirować w tym kłamstwie, znaczy udaje ci się znaleźć swoją własną przegródkę która przypadkowo jest, cieszy się cieszy się poparciem władz, turniej miast na przykład. To są igrzyska, w którym kapitanami są partyjni działacze. Partia zaślepiona i głupia uważa, że to jest propaganda dla partii, dlatego że partia doprowadziła do tego, że ludzie wiesz, cieszą się, wygrywają, przegrywają turniej miast, w Natomiast Polacy, którzy to oglądają, uważają, że to jest satyra na Polskę, dlatego, że ci y y kierownicy tych drużyn to są guptasy. Sposób mówienia, ich sposób zachowania. Co z tego, że ja ich wkładam do worków i że noszą y wiesz, jajka na y y że się y cieszą przegry. Oczywiście, że oni pokazują jakąś ludzką twarz. No, ale to nie zmienia ich kim oni są, jako rolę, bo to, to, to widz to wie. Czyli jeżeli widz ogląda władzę, która, która jest przedstawiana w sposób humorystyczny, to, to odczucie rozkłada się znacznie szerzej niż po prostu obserwowanie programu rozrywkowego. Więc to była dla mnie ta polska telewizyjna, nieprawdziwa, stworzona dla telewizji oczywiście ale dawała ludziom satysfakcję, uczestnikom satysfakcję i niesatysfakcję. satysfakcję. Na, a nagle się mówi mu wyjeżdżaj, bo nie jesteś stuprocentowym Polakiem. To znaczy 10 milionów ludzi, które cię ogląda, to, to, to nie robisz z siebie jeszcze patrioty. A, a poza tym zajrzał sobie sprawę z tego, że przy tych setkach wywiadów ze mną przez te wszystkie lata żaden dziennikarz nie zapytał mnie, co pan robił w czasie wojny. Dlatego, Co że gdybym ja powiedział, wojny? że jestem Żydem i że byłem w getcie warszawskim, to mój autorytet jako talk man by spadł. Ja też wiedziałem o tym. Po pierwsze, ja nie mówiłem z tego powodu, ale głównie nie mówiłem dlatego, że gdybym nawet powiedział, to i tak byłoby wycięte. To nie należało do repertuaru. Mimo, że ludzie szeptali, że Żyd, 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 żyd to, e, Wiesz, partia chciała mieć wrażenie, że ten nasz bohater to jest nasz rdzenny, kochany Polak. Oczywiście tak, no ale teraz no, nie możemy tego słonia y, pominąć, który jest w naszym saloniku, to znaczy, co robiłeś w czasie wojny. No ja byłem pięcioletnim dzieckiem. Wiesz ja odwiedzam teraz kuzynkę, z którą opowiadam. To, wiesz ja. Ja, ja nie, nie głodowałem, ja nie leżałem na ulicy. Jak, jak ja opowiadam studentom. w, Niemcze, w getcie, dodajmy. No. Dzieckiem pięcioletnim, który należał. Słucham, w getcie, oczywiście. Naokoło były trupy, ale, ale mnie matka nie dopuszczała do okna nawet. To, to znaczy, wiesz, paradoks polega na tym, że jeżeli jesteś w rodzinie, która mm, zebrała się razem, myśmy mieli 12 osób, mieszkało w biednym mieszkaniu kilkupokojowym i wszyscy pracują na jedną rodzinę, to możesz się uchronić od tyfusu, od głodu. No i oczywiście musisz mieć jakieś środki do tego, ale to jest, to jest ciągle ten sam problem, wiesz, to jest darwinizm ciągle. Ludzie zamożni, inteligentni, mają większą możliwość przeżycia niż ludzie niezamożni. I niewykształceni. Więc myśmy przeżyli oczywiście do czasu, kiedy rodzinę po kolei wywożono do Treblinki. Tylko czy ja miałem świadomość, że moja babcia i prababcia zostały wywiezione do Treblinki? Nie. Oczywiście, że nie, jako pięcioletni chłopak. Gdybyś mnie zapytał w getcie, kto to jest Adolf Hitler, ja nie miałem zielonego pojęcia. Czy ja wiedziałem, że jest wojna? Chyba nie. Ja wiedz... Coś się działo. Coś się działo, ale rodzice byli w stanie. Zapewnić mnie i innym dzieciom w naszej rodzinie takie dziwne, szczęśliwe dzieciństwo, polegające na tym, że nigdy nie można było wyjść na zewnątrz i widzieć zieloną trawę albo, albo niebo, że się po prostu bez przerwy siedziało w domu. I bez przerwy się dzieci baraszkowały ze sobą na łóżku, nie chodziły do szkoły. Więc wiesz, jak to jest. To jest tak slumber party po, po angielsku. To są takie no, takie dziwne, ale dzieci lubią. Jak jest ciasno, jak. Rozumiesz. Więc to, to jest moje życie w Getcie Warszawskim, ale oczywiście A jak się moja z getta matka wydostałeś. Słucham? Jak się z getta wydostałeś. Zostałem przeszmuglowany przez przyjaciół, socjalistów, Polaków, oczywiście potem umieszczany wśród księży, Wiesz, ja, ja moje... no, Ale poczekaj, poczekaj, bo tam był jeden taki epizod w tej twoim wyjeździe z getta, no, no mrożący dość krew w żyłach, bo jechałeś dorożką bodaj, ale nie ujechałeś daleko, bo zatrzymano dorożkę. Szmalcownicy, tak. Więc... Opowiedz, nie? Tak, no, więc ja po prostu, ja nie chciałem, ja byłem piekielne dziecko, Pięcioletnie, i zostałem wywieziony oczywiście z, po przekupieniu niemieckiego żandarma, polskiego policjanta, żydowskiego policjanta. Nie, nie żydowski policjant to był kuzyn nasz, więc jakoś to on nam pomógł. I ja krzyczałem, jak przejechałem, już trudno było nas nie, za, nie zaaresztować, jeżeli ja krzyczałem, y, ja, ja chcę do getta, ja, ja chcę do mamy. Ja nie chcę tu być. Także, wiesz, ta przewodniczka mi zatykała usta. No ale wszyscy wiedzieli, że to jest żydowskie dziecko, bo ja sam krzyczałem. No to zatrzymali nas szmalcownicy i powiedzieli, że przewodniczka miała dwa złote zegarki. Ona wiedziała, że kogoś ona musi przekupić. Jeden wiadomo do przekupienia to był komendant, inspektor komisariatu Policji Granatowej. I, i, I plan był bardzo prosty, że w momencie, kiedy nas zatrzymują, to nie oni wołają policję, tylko my wołamy policję, bo my mówimy, że my nie jesteśmy Żydami. A e, dorożkarza prosimy, żebyś nas zawiódł na policję, bo my chcemy, ale chcemy się uwolnić od kryminalistów. I być w ręku policji gradatowej. Bo wiemy, że ten komisariat najbliższy, to komisarz bierze pieniądze. Dla niego jest złoty zegarek. To jest rutyna, już było wiadomo. Więc my oczywiście zawracamy, jedziemy w kierunku komisariatu, wysiadamy i ta przewodniczka już nie po raz pierwszy to robiła. No i komisarz wie, coś, co się dzieje. <laughs> bierze. Pudełeczko z zegarkiem. No i trzyma nas tam tak długo, jak długo wszyscy inni aresztowani wyjdą, i wypuszcza nas dosłownie na 15 minut przed godziną policyjną. I my musimy z nią biegać. Biegiem trafić do domu mojej ciotki, matki, siostry matki, która wyszła za mąż za Polaka, za nieżyda. I który się nią opiekował. Co też było dla nich niebezpieczne, ale wiesz, cała ta organizacja wyjazdu w rodzinie, która miała kontakty z Polakami wykształconej, która miała pewne, pewne środki materialne, to była dobra organizacja. Wiesz, to jest trochę ciągle mi się to kojarzy z COVID-em, bo to wiesz, jedni przeżyją, drudzy nie przeżyją. Jedni są ostrożni, drudzy nie są ostrożni. Myśmy wiedzieli, jak to robić. A żeby przeżyć jako Żyd w czasie wojny, trzeba było być względnie zamożnym, nie wyglądać za bardzo pośred... jak Żyd, mówić bez najmniejszego akcentu, mieć dobry charakter, być lubianym przez innych ludzi. No to powiedz mi, ile ludzi może spełnić jednocześnie te cztery warunki, bo jeżeli jeden z nich jest niespełniony, to już dupa. Więc nam się udało korzystać z tego. I, i wiesz, i e, ludzie, którzy się chowają, mają wtedy największe szanse, jak są optymistami. Jeżeli chcesz kogoś po, komuś pomóc i kogoś uchronić, to wolisz przyjąć optymistę niż pesymistę. Bo pesymista ci zepsuje humor i będzie ci ciągle przypominał, że jesteś w niebezpieczeństwie. A optymista y, y, odwróci uwagę od, od tego. Wiesz, to be, wiesz, to, to jest oczywiste. Mówisz, to tak. jest oczywiste. Nie, nie jest takie oczywiste. To niezwykłe to, co mówisz. Ale tak, to A, bardzo głęboka prawda. Ale ja ci powiem je, jeszcze tak. dalej, że fizjologicznie rzecz biorąc, to są rezultaty mojego obcowania z tymi, co przeżyli wojnę, filmowania. Większe szanse na przeżycie ma niski człowiek niż wysoki. O! Bardzo logiczne to jest. Niski człowiek się może szybciej przewijać z niewidzialny. Bardziej niż wysoki, którego widać głowę. Ponad tłum. Czyli optymista przeżyje lepiej niż pesymista. Niski lepiej niż wysoki. E, 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 człowiek niski i lekko otyły, który ma zapas, Tłuszczu, e, e, przeżyje lepiej niż ten, który jest kompletnie wychudzony, jak będzie brak jedzenia. Także widzisz, to są te wszystkie, ta cała fizjologia i psychologia przeżycia. I potem ten kilkuletni, sześcioletni, brząc, przenosi się z jednego do mieszkania, do, z jednego mieszkania do drugiego, aż w końcu trafia. T do, do ten... wiesz, mnie pomagali z jednej strony lewicowcy, PPS, czyli, czyli a z drugiej strony najbardziej progresywni księża. Tym, kto naprawdę uratował moje życie, jest kapelan był Kościoła Świętego Rocha na krakowskim przedmieściu przylegającym do uniwersytetu, który był jednocześnie kapelanem w AK i który podjął decyzję, żeby mnie, gospodyni jego, która miała widzenie z Matką Boską, że musi się zająć dzieckiem z Zamojszczyzny, bo sieroty z Zamojszczyzny, to oczywiście wiesz o tym, w kościołach się mówiło, że są sieroty rodziców wywiezionych i ona i moja opiekunka, sekretarka mojego ojca sprzed wojny, oczywiście poszła do niej przez jakiś kontakt i skłamała. I powiedziała, że ona ma sierotę za mężczyzny, nazywa się Maryś. I czy ją to by nie interesowało? Tak. No i ona mnie zostawiła, ale prosiła tylko, że, że to Niemcy są wszędzie naokoło, że potrzebna jest metryka. A ona w ciągu dwóch tygodni, a ona nie mogła tej metryki znaleźć. W związku z tym ona wróciła i pani Antosia, gospodyni księdza, powiedziała, że no ksiądz niestety nie może tak ryzykować, on musi mieć. No to na to moja, ta opiekunka Krysia powiedziała, ale proszę pani, e, e, ja teraz powiem Panią prawdę, to jest żydowskie dziecko, ale on nie jest obrzezany. Niech Pani zobaczy, bo ja nie byłem. Ojciec mój postanowił, żeby mnie nie obrzezać. To, to ona poszła do księdza i powiedziała księdzu, że Maryś jest żydowskim dzieckiem, ale jest nieobrzezany i, i, i umówiłem się z Panią Krystyną, że zorganizujemy chrzest. Dla niego i dla jego matki. I w ten sposób on będzie miał metrykę. I czy ksiądz by się na to zgodził? Tak. Czyli ksiądz się zgodził mnie wziąć. Odbył się chrzest. A w mieszkaniu tej Krystyny, taki improwizowany, matka musiała iść do spowiedzi. Ja nie musiałem jako dziecko. I, i, i ksiądz przyszedł do domu. Prawdziwy ksiądz, i pokropił nas. I, i, I tu ci powiem coś, co jest w e, samym centrum tego skomplikowanego problemu, że jej matka, która tej mojej opiekunki była tak wzruszona, że objęła moją matkę, którą była zaprzyjaźniona bardzo, i, i powiedziała w najlepszej wierze Bronko, jestem szczęśliwa. Nareszcie nie będziesz śmierdziała Żydem. Moim odczuwa, odczuciu, to, to nie była, dla mnie to nie był antysemityzm, ale moja matka to przyjęła jako antysemityzm, bo ona była świadoma antysemityzmu. Dla mojej matki słowo śmierdzić Żydem coś znaczyło, niezależnie od tego, kto je powiedział, w jakim kontekście. To było po prostu niefortunne słowo, ale ona chciała powiedzieć, żeby nie powiedziała śmierdzić, tylko że już od teraz nie będą cię brali za Żydówkę, to nie byłoby żadnego problemu. Ale jak powiedziała, że nie będziesz śmierdziała Żydówką, to jakiś atawistyczny antysemityzm jest. Albo ona. Używała tego typu przenośni, że miała na myśli to, że to antysemici uważają, że Żydzi. A dla, nie, dla nie, nieważne, możemy to w nieskończoność interpretować. Ale fakt jest, że moja matka po wojnie, w związku z tą sytuacją, miała olbrzymie trudności w utrzymywaniu kontaktu z tą rodziną. Była onieśmielona po prostu jakoś. jakoś nie wiedziała, jak, że ta sprawa. No wiesz, jak to jest jakiś ja byłem tym, już jako dorastający chłopak, który utrzymywał kontakty z tą rodziną i wreszcie sfilmowałem tą Krysię. Tak, to, to, to był wspaniały film. film, ale potem się y, zgubiliście z matką. Y, gdzie ty przebywałeś, a gdzie ona? Ona, prze, o, ona przeżyła. Ale ty tego nie wiedziałeś. Słucham? Ty tego nie wiedziałeś. Nie, ja myślałem, że, ona mnie, że, że ja zostałem porzucony przez rodziców. Wiesz, dla pięcioletniego dziecka, który jest w sierocińcu u księży, to jest po prostu, scenariusz jest bardzo prosty. Z jakichś powodów nieznanych mi, rodzice mnie porzucili. I teraz moimi rodzicami są bracia i siostry katolickie. Zakownie, tak. I gdzie to było? W Łaźniewie pod Warszawą, koło Sochaczewa. E, I koło błoń, błonie. E, i, e, I dlatego ja byłem bardzo smutnym dzieckiem, ale ja byłem dzieckiem nie czującym, że ja jestem ofiarą Hitlera. Chociaż oczywiście chowano mnie za cmentarzem, jak Niemcy przychodzili, ale ja sobie nie zdawałem sprawy dokładnie, kim byli ci Niemcy. Wiadomo, że to byli wrogowie. Bo wiesz, nigdy nie zapomnij kłamać. Moi tak rodzice nauczyli mnie, filmu. żeby na pytanie, czy jestem Żydem, odpowiadać nie. A jeżeli nikt mi nie uwierzy, to żeby zdejmować spodnie. Ponieważ jak wiesz, Niemcy wyłącznie o, e, e, uważali za Żyda mężczyznę, jeżeli jest obrzezany. Były wypadki, że. Ludzie przyprowadzali Żydów do Niemców, mówiąc, że to są Żydzi. Jak się okazało, że nie byli obrzezani, to Niemcy odpowiadali na to, że następny raz, jak przyprowadzisz mi takiego Żyda, który nie jest Żydem, to sam pójdziesz siedzieć. I były jakieś wypadki, że nawet aresztowano tych kryminalistów za to, że im przyprowadzano niewłaściwych Żydów. Jak powszechnie było to, że Polacy. Obrzedanie? Nie, że Polacy przyprowadzali Żydów Niemcom. No, nie możesz pytać o to pięcioletniego chłopca. Ale nawet, nawet żaden y, y, statystyk i socjolog ci tego nie powie. Nie powie ci, dlatego że nikt tej statystyki nie robił, ale to wisiało bez przerwy w powietrzu. Każda rodzina ci może powiedzieć, że. I co to za statystyka? Przecież ja od tej Krystyny musiałem iść do księdza, dlatego że trzy razy przychodził sąsiad i trzy razy mi powiedział, mimo że, że zdejmowałem trzy razy spodnie, że, je, że to jest żydowskie dziecko, i na następnym razem Gestapo przyjdzie, jeżeli, jeżeli pani Krystyna nie pozbędzie się tego żydowskiego Bachora. I dlatego poszedłem do księdza, bo już nie mogłem dłużej być. Czyli w każdej kamienicy, to z pewnością mogę ci powiedzieć, Musiał być ktoś, kto pod. z powodu oczywiście obawy o własne życie, która oczywiście istniała, no ale zachowanie z powodu strachu przed własnym życiem może mieć różne formy. Mo można przemilczeć to, mo można pomóc ukryć kogoś, można udawać, że się nie widzi, a można po prostu zażądać, żeby on się usunął. A w już w najgorszym wypadku dzwoni się do Gestapo, żeby Niemcy zabrali. Także wiesz, to strach jest oczywiście, wszystko jest podszyte strachem. No, z COVIDem jest zresztą to samo. Zachowanie w czasie COVID-u zależy od stopnia yy, układu psychologicznego człowieka, do jakiego stopnia strach ma na niego wpływ. Na przykład na mnie ma minimalny wpływ. Ja się nie boję niczego, włącznie z COVIDem. Czy to jest obiektywnie uzasadnione? Nie od razu nie. wyjaśniam. że Trzykrotnie szczepiony jest moje tak tak, 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 ale wiesz, psychologicznie ja się nie boję. Dlatego że ja uważam, że. A co mi to przeszkadza? Jeżeli ja złapię COVID-a, to i tak go złapię. To jest, to jest mój ojciec miał słynne powiedzenie ojczym, Maryś. Ty powinieneś być dumny, że jesteś Żydem. Na co ja mówiłem, ale dlaczego, tatusiu ja powinienem być dumny? Wiesz dlaczego? Bo gdybyś nie był dumny, to i tak byś był Żydem. To lepiej bądź dumny. To dlatego ja uważam, że opłaca się być optymistą. Potem minęła wojna i cud sprawił, że twoja matka cię odnalazła. Ten moment spotkania powtórnego z matką był. Ja jej nie poznałem. Nie wiem, czy miałem do niej żal. Może. Bo ja, a, I ile czasu minęło? Że Ono się działa? rozstaliście? tak? Ale zaraz powiem dokładnie. 42, 43, 43, Około dwóch lat. Pomiędzy półtora roku a dwa lata. Blisko dwa lata. Czy to jest wiecznością dla pięciolatka, sześciolatka? O, niesamowicie. Oczywiście. Ja byłem, byłem zdecydowany, że będę księdzem. Ja byłem najlepszym ministrantem. Ja byłem uwielbiany. Ja byłem najmłodszym w ogóle w zakładzie. Byłem naprawdę uwielbiany przez e, tych braci, z których jeden z nich prawdopodobnie był pedofilem, ale ja nie, nie mam na to też dowodu żadnego. Poza tym, że każdego wieczoru ten brat Pazibroda rozbierał mnie do naga, iż ze mną szedł pod prysznic i tam mnie mył i ubierał i zanosił do łóżka. I to, to jest to, co ja pamiętam. Ale... powiedzmy o spotkaniu z matką. <laughs> Wolisz spotkanie z matką niż z pedofilem. Och, pedofilach tutaj w, Mamy w dosyć. mówiliśmy wielokrotnie. No, i... ja, ja nie wiem, czy on był pedofilem. Może po prostu Może miał nie. uczucia ma macierzyńskie. E, tak, także ja matki nie poznałem. E, nie, nie poznałem, że to jest moja matka i powiedziałem, że moja matka była młoda i piękna, a pani jest Brzydka i stara. To sobie wyobrażasz, jak matka się może czuć, bo ona 60 kilometrów pieszo przeszła, żeby mnie znaleźć. No to ona wróciła do, do, do Warszawy i powiedziała, że jeszcze raz spróbuje, bo za pierwszym razem były rekolekcje. Także na mnie wolno było rozmawiać przede wszystkim. I z tego powodu ty nie chciałeś z nią rozmawiać, tak? E, tak, ale powiedziałem jej, że ja jej nie poznaję. To ona powiedziała, <coughs> następnym razem ja przyjadę i przyjedzie ze mną ciocia Frania. Może ty ją poznasz? A, ciocia Frania to coś mi, coś pamiętam, to piękna ciocia była. Na to ona powiedziała, ja wyjadę i, i wróciła po, po jakimś czasie. No i wtedy ja poznałem ciocia Frania. Powiedziałem, teraz ja, ja Pani wierzę, że Pani jest moją matką, ale czy Pani ma pieniądze, żeby utrzymać mnie? Bo ja tutaj jest mi bardzo dobrze. Ja mam wszystko, co chcę. Bo ja byłem hodowany na księdza. Ponieważ ja byłem niesamowicie religijny. Niesamowicie religijny. Tak jak tylko... Ukrywający się Żyd może być. I tak jak wielu, wielu, wielu yy, wiele Żydowskich dzieci, które straciły rodziców, yy, stawał, stawa, wiesz, Lustigier, kardynał Francji. Tak. tak zaczął jak ja, w sierocińcu. Tak. Jean-Marie Lustigier, arcybiskup Paryża, Ar tak. kardynał. I arcybiskup, ale potem na końcu kardynał. Nie? Arcybiskup to funkcja, kardynał to tytuł, także tak, można tak, ja, być tak, arcybiskupem, tak, ja wiem, i kardynałem. specjalistą od tytułów. No i ja w końcu pojechałem i dałem się przekonać, no i uwierzyłem jej. No i od tego czasu już, wiesz, przestałem chodzić do kościoła, bo ojczym mi powiedział, że to jest nonsens, że Boga nie ma. Że Ty tylko się tym zajmowałeś, dlatego że musiałeś. No i nie pozwolił mi iść na religię. Powiedział, że jak ktoś powie na Ciebie Żyd, to wal w mordę natychmiast, a, a ja już to zrobię, że będzie aresztowany. Żydzi byli pod ochroną po wojnie komunistyczną. No, parę pogromów się zdarzyło, znaczy nie tak parę całkiem sporo nie, nie, nie. tych pogromów. pogromy były robione przez ludzi, ale rząd chronił Żydów. Kodeks karny chronił Żydów. Tak jak dzisiaj w Niemczech nie można być nazistą, tak po wojnie w komunistycznym kraju nie można było być antysemitą oficjalnie. Ojczym się pojawił w twojej opowieści, a co się stało z twoim ojcem? Z... Ojciec, który miał do ostatniego, do ostatniej chwili tak zwaną przepustkę na życie, dlatego, że był inżynierem, który był od obróbki drzewa, który miał, prowadził warsztaty stolarskie dla gminy żydowskiej i był odpowiedzialny za reperowanie drzwi, okien, stolarki całej budowlanej. I, i ci ludzie, tak jak członkowie gminy mieli przepustki na życie. Najpierw dla, na całej rodziny, potem dla siebie i dla m, dziecka i, i żony, a po, potem tylko dla siebie. I wtedy moja matka i ja musieliśmy uciec. Ale on został do ostatniej chwili. I w momencie, kiedy on został wywieziony razem z innymi prawdopodobnie członkami Rady Żydowskiej, to już to ta maska. Wywieziony przez kogo? No, do Treblinki. Aha. Treblinki, czy do Poniatowej, czy do Majdanka, to trudno mi powiedzieć. W każdym razie w kierunku Lublina. To chyba nie do Treblinki, do, do innych obozów. Tam były inne obozy krematoryjne. Treblinka też tam. A, to, to już wtedy nie było tłoku w pociągach. Już wszyscy Żydzi prawie zostali, wywieźli. To było na krótko przed powstaniem w Gecie. I on mógł zabrać skrzynkę z narzędziami. I mógł od początku, ponieważ te pociągi były nie tak pilnowane jak dawniej, i nie tak przepełnione jak dawniej, od samego odjazdu pociągu zaczął piłować otwór i w okolicy Puław, w miejscowości Wólka Perfecka, wyskoczył razem ze swoim bratem i z innymi do lasu. I wiedział, że nie wolno mu kontaktować się z AK, ponieważ oni wiedzieli, że mimo że dowództwo AK mówiło, że Żydów należy dobrze traktować, to poszczególne oddziały AK robiły co chciały. I w zasadzie Żydzi byli rozstrzeliwani. Przez oddziały AK ze względu na to, że, że znowu tak jak ci w kamienicach, ze strachu, że jeżeli ktoś wpadnie na Żyda gdzieś, to to przyniesie nieszczęście. Żyd pójdzie gdzieś szukać y, jedzenia, czy gdzieś ktoś go rozpozna, będzie za nim szedł i cały oddział będzie zlikwidowany. Na tej samej zasadzie. To, to lepiej go odpuknąć od razu. Czyli on czekał na armię ludową. Na, albo na rosyjskie oddziały, w których, szczególnie na rosyjskie oddziały, w której komendantami część, bardzo często byli Żydzi. I, i, I także Żydzi wiedzieli, że w takim oddziale są bezpieczniejsi. No ale nie mógł się doczekać. Matka jeździła do niego kolejką. To paradoks, bo on się ukrywał w lesie, a w leśniczówce był telefon, i matka z Warszawy mogła dzwonić. I pytać się, jak się czuje mój mąż, który leżał w lesie obok leśniczówki niedaleko i czekał na właściwy oddział, na kontakt jakiś. Nie znam szczegółów. No a tymczasem była obława, bo moja matka opuszczała i słyszała strzały i nie mamy pojęcia, kto to zrobił, obławę. Nie Niemcy, bo oni nie wchodzili do lasu w ogóle. Ukraińcy? Może? Może oddział Akowski przyszedł? Może. Podejrzenie jest, że to byli Jakowcy, ale nie ma żadnego dowodu. Ktoś w każdym, komuś to przeszkadzało, i oni go po... weszli i zabili w tych, tą całą grupkę, która uciekła. Na miejscu, bez pochowania. A... Odnalazłeś kiedyś grup? Nie, nie ma żadnego grobu, ale pojechałem tam. Bo matka mi mówiła, przez lata całe ja nie chciałem tam jechać, nawet znając nazwę. Ja po latach zorientowałem się, że robiąc w 1967 roku film Azoty od rana do wieczora na temat, na temat kombinatu azotowego w Pławach. Który wtedy był PZPR-u. Tak. Ta. Robiłem zdjęcia z dyrektorem tego kombinatu, który był jakąś bardzo taką humanistyczną postacią, który strasznie dbał o tych chłoporobotników, którzy byli samo to się kiedyś miało nazywać balsamotnych. Bo wiesz w tych kombinatach pracowali ludzie ze wsi, którzy opuścili swoje rodziny. ale on był w ogóle myśliwym. I ja robiłem sekwencję do tego filmu, prawdopodobnie tam, gdzie mój ojciec został zabity, ale ja sobie tego nie kojarzyłem. Ja wiedziałem, że to jest wulka Perfekcka, a to jest kilometr od Puław. To jest najbliższy las przy Puławach. Czyli ja tam byłem, robiłem zdjęcia do innego filmu i przez wszystkie lata nie chciałem tam pojechać. Aż wreszcie po, po 40-50 latach, robiąc film, E, nigdy nie zapomni kłamać, pojechałem tam. No i to jest do obejrzenia na Life on Mars. Never forget to lie, albo nigdy nie zapomni kłamać. Mars przez z. Life on, on mars, mars razem. Razem. Com. .com. Life on Mars.com. Tam znajdą Państwo filmy Mariana Marzyńskiego. I nigdy, ale to nigdy nie pożałują państwo poświęconego czasu na oglądanie tych filmów. To są fenomenalne filmy, fantastyczne filmy, no i to są takie filmy, których nie sposób zapomnieć. Yy, a kiedy, kiedy wiedziałeś, że twój ojciec został zabity, czy to jakoś Leśniczy zakomunikował matce, czy jak to? Nie, nie, nie. Matka wiedziała, bo, bo przyjechała następnym razem i ojca nie było i wiedziała, że był zabity w czasie wojny jeszcze. A ja, jak przyjechałem do Warszawy, to przez jakiś czas matka mi mówiła, że ojciec jest na wojnie i że wszyscy wracają z wojny. No i że niedługo wróci. No tak się dziecku mówi, żeby przyzwyczaić pomoc. Ale któregoś dnia powiedziała ci jednak, że nie wróci. Ja jej powiedziałem, że ja nie wierzę w to, dlatego że wszyscy już wrócili. Ona nic nie powiedziała. Wiesz, no, poczekamy jeszcze. Ale broń Boże nie powiedział mi, że wie, że został zabity. Że wie, że został zabity to pewnie po pięciu latach, może po dziesięciu. I ja też nie chciałem się pytać więcej. Właśnie, powiedz mi, jak to, jak to wyglądało? Jak to wyglądało w rodzinie ludzi, którzy przetrwali getto, przetrwali Shoah, czyli Holokaust? przetrwali Zagładę, żyli w Polsce, wśród ludzi, wśród których byli również malcownicy, wśród ludzi, którzy Żydów nie lubili, bo to jest transcendentalne i jakoś tak jest, że jest spora liczba Polaków, którzy Żydów nigdy na oczy nie dzielali. rodzina nie, dzielali, nie miała nie tej świadomości, o którym ty mówisz. To jest prawda wszystko, co mówisz. Po pierwsze, rodzina została zreperowana. To znaczy, Daniel Marzyński, mój ojczym, stracił e, syna i żonę w Oświęcimiu z geta warszawskiego. A moja matka straciła ojca. I oni się pobrali. I to było bardzo typowe wśród rodzin żydowskich. Nawiasem mówiąc, ci dwaj ojcowie znali się jak z politechniki warszawskiej przed wojną. To jest pierwsze. Drugie. Myśmy mieli wrażenie, że oczywiście oni wiedzieli, że jest antysemityzm, ja pojęcia nie miałem jako dziecko. Nawet jak w szkole ktoś krzyczał na mnie parszywy Żyd i, i rąbnął mnie w głowę i, i ja upadłem na ziemię, mając lat pewnie 10 albo 11. A... Ale ja nie wiedziałem, co to znaczy antysemityzm, mając lat 10, 11, 12. Ani nikt mi o tym nie mówił, ani w szkole się o tym nie mówiło, oczywiście. No ale później, oczywiście, dokładnie się dowiedziałem, ale nie, nawet nie tak, nie tak bardzo prędko. Właściwie, ja po emigracji dopiero wszystko sobie. Zacząłem się układać. Włożyłem. Dobrze, ale powiedz mi. To, to czy, mnie za... czy myśmy byli otoczeni antysemitami? Nie, dlatego że pamiętaj o tym, że. Znaczy, nie no, czy, czy, czy wy byliście. Gdybyśmy byli w małym miasteczku polskim na Śląsku, gdzie było dużo. w Dolnym Śląsku, gdzie było dużo Żydów, to oczywiście musielibyśmy mieć do czynienia z ludźmi, którzy byliby wiesz, nieprzychylni. Natomiast jak, jak jesteś w Warszawie, to przede wszystkim antysemici się boją powiedzieć cokolwiek. Przecież cały problem polega na tym, że antysemityzm odżył dopiero jak była wolność. W Polsce nie wolno było być antysemitą. Nie wolno było. Do czasu y, y, marca, do czasu przemówienia Gomułki, w żadnej gazecie partyjnej nie pokazało się żadne złe słowo na temat Żydów. Odwrotnie mówili, że to są patrioci, że oni budują socjalizm, że oni są i że oni zrozumieli, że problemy narodowościowe się już skończyły, że wszyscy jesteśmy Polakami. Oczywiście to były konsekwencje tego były, że w małych miastach na cmentarzach groby żydowskie stały, były, gdzie stawiano krzyże. Tablice w ogóle nie mówiły, że tam są sami Żydzi, tylko że to byli obywatele polscy walczący ze śmiertelnym wrogiem. Także wiesz, to wszystko było zakłamane, a jednocześnie było poczucie bezpieczeństwa. Po raz pierwszy dopiero jak, jak, jak powstała wolność, po Solidarności, dopiero mogłeś przeczytać u kogoś albo usłyszeć, że jest parszywy Żyd. Przedtem tego nie mogłeś usłyszeć w Polsce Ludowej. A przedtem, oczywiście, w 1936, 1937, 1938, 1939 roku. Na porządku dziennym. Na porządku dziennym. Tak. I teraz tak, proszę Państwa, no, już Państwu wspomniałem i nie znudzę się wspominać znowu, że Marian Marzyński jest fenomenalnym filmowcem, ale on pisze. Pisze genialnie. Pisze genialnie. Jego ferietony y, znajdą Państwo na portalu studiopinii.pl i to naprawdę jest rozkosz czytać y, pana Mariana Marzyńskiego y, Ferietony. Y, o rodzinie? Książki też. żenionym ze szlachcianką. No tak. O tak. polsko-żydowskiej rodzinie. Już prawie 60 odcinków tej: ożeniony no. ze szlachcianką, polsko-żydowskiej rodzinie, ale nie tylko y, o sprawach rodzinnych. To przede wszystkim jest pisane. No, z tym geniuszem, z fantastycznym dowcipem to się naprawdę rewelacyjnie czyta. Zawsze pan Marian miał wielki dystans i wielkie poczucie humoru. I teraz powiedz mi, Marianie, z całym tym bagażem tragedii, wspomnień, którymi można by było obdzielić całe pokolenie, to Przypadało właściwie każdemu członkowi społeczności polsko-żydowskiej. Wychodzisz radośnie i dajesz radość milionom Polakom. Hichiche, hejże, hola. My tu worki tutaj Jajko na łyżce, o którym wspomniałeś. No, ja to wspominam właściwie właśnie jako, jako radosne święto i z perspektywy czasu, też jako coś w rodzaju prekursora misia. To jest słuszne, że, że, że to w gruncie rzeczy była niewiarygodna satyra na społeczeństwo polsko-komunistyczne, co potem właśnie, nie wiem, u Barei, u tyma się powtarzało. W nieco innym kontekście, ale to było mniej więcej to samo. Znaczy, jak tobie się żyło, Robienie i... jaj z socjalizmu. Tak. Nie, ale, ale widzisz, potem się coś takiego porobiło, że od któregoś momentu wszystkie Twoje filmy i wszystko to, co napisałeś i sporo Twoich opowieści, to jest jednak zamknięte w kręgu zagłady. Zagłady Twojej rodziny, twojej prywatnej jakoś, no i, i, i zagłady tak istotnej części polskiego społeczeństwa. Czyli to jest jednak jakaś kula u nogi, od której się nie sposób wyzwolić, prawda? Jak to, jak to wygląda? Potrafisz to zwerbalizować? To jest są... kula u nogi, ale, ale, ale nosi się ją. Nosi się ją. To znaczy są zawsze wiesz, środki optymizm, poczucie humoru, ale w nocy na przykład już nie, nie masz tych środków. Już się śnią koszmary do dzisiejszego dnia. Tak i to przeszło, I to, na, przeszło na twoje dzieci, bo jak wiesz... To trochę, niewiele. Nie ja jestem urodzony po wojnie, ale moje pokolenie przez dekady miało sny wojenne, koszmary wojenne. Ale wiesz, z moje dzieci się z psami psami poza tak Polską. Ale to przechodzi z genami, a nie z granicami. Czy na córka pewno. i syn nigdy nie mówili ci o tym, że dla nich to też jest jakiś. Wiesz, dla, bagaż? Dla, dla Ani to jest najważniejszą rzeczą, jest to, że ona nie może sobie wyobrazić, jak matka może zostawić na ulicy dziecko, bo ja zostałem podrzucony, żeby stracić e, tożsamość. Ślad. Tak. I ona się to wyobrażała jako jej dziecko, ale jej piętnastoletnia córka w, w klasie napisała genialny wiersz po angielsku w, Londynie, w szkole w Londynie, który nazywa się Harry i który, mówi, i który jest na, podst na podstawie <coughs> mojego filmu Never Forget to Lie. I mniej więcej ten wiersz wygląda tak. Zostawiono go na ulicy, kobieta odeszła, powiedziała: Harry. Przyszedł ksiądz, powiedział: Idź ze mną, ale pamiętaj, nie mamy dużo czasu. Harry, śpiesz się. Potem tam był, był wśród innych dzieci, przyszli Niemcy, szukali, powiedzieli mu: Uciekaj. Harry. Wreszcie przyszła matka, której nie poznał. To wszystko jest wiersz mojej wnuczki. I powiedziała: Ja jestem twoją matką, ja cię zabieram. I wtedy on, ten chłopiec, mówi: Do I have to hurry? No, you don't. Czy ja muszę się spieszyć? Nie. Już nie. To wróćmy do, do tego, jak trafiłeś, no oczywiście przez Danię, ale czas jest taki, że musimy pominąć pewne elementy twojego życiorysu. Trafiłeś i zacząłeś wykładać od razu, stosunkowo szybko po przyjeździe do Stanów Zjednoczonych, w, na, na wydziale kinematografii Uniwersytetu Maine, dobrze pamiętam? Nie, nie, nie to była Rhode szkoła, szkoła Rhode Island. Rhode Island, tak, przepraszam, też drugi, jeszcze mniejszy stan. No i studenci cię pokochali. Potem zaczęły się realizować dla publicznej telewizji, dla PNS. Zupełnie innej niż, niż twoja publiczna telewizja dziś. To trzeba, to trzeba podkreślać zawsze, tak, nie, to, to naprawdę jest bardzo fajna nie, dyna, telewizja i tak, tak. No, w Ameryce ciężko jest zaczepić oko na czymkolwiek innym niż na… Tak, bo to nie jest rządowa telewizja, to jest prawdziwie publiczna tak, telewizja. Tak, na PNS czy, 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 czy Public Radio, no, którego słucham, tam tylko gdzie się da złapać. Yy, no i, i tam też, jakby to powiedzieć, w miarę natychmiast cię odkryto, pokochano, twoje filmy, takie jak Sztytl. Jak, jak był tytuł tego filmu o Berlinie? Hmm. Żyd wśród Niemców. Żyd wśród Niemców. No, zaczęły zwracać niewiarygodną uwagę, odniosły wielki, wielki, wielki sukces. Czy to było dla ciebie źródłem satysfakcji? Przede wszystkim, ile tych nagród dostałeś? Dostałeś dwie nagrody Emmy i jest tu jakąś inną prestiżową nagrodę? działalności. To naprawdę nie ma takiego znaczenia, tak jak w Polsce ocenia się każdego. Ale to jest filmu. cholerna robota, taki film, nie, ja no rozumiem, więc satysfakcja. Ja robię, ja robię, że... ale... Zwróć uwagę na jedną rzecz. Jeżeli ktoś jest filmowcem, to w Polsce go się pyta, ile dostałeś Oscarów, albo ile razy byłeś nominowany do Oscara, albo ile dostałeś nagród Emmy. Ale pamiętaj, że mój film Powrót do Polski, pierwszy mój Właśnie. film był oglądany przez 10 milionów ludzi. To jest warte 20 Oscarów. Oscar nie znaczy, że ogląda, ogląda się film. Oscar jest to nagroda branżowa. I w dokumentalnym filmie Oscary czy Emmy mają naprawdę marginesowe znaczenie. W filmie fabularnym mają olbrzymie znaczenie, bo to... Wiesz, robi promocję niesamowitą aktorów i tak dalej, to jest show biznes. Ale dla dokumentalistów ja miałem trzy, cztery nagrody. Nigdy nie, mój film nie był nominowany do Oscara, nie mógł nawet być. Dlatego, że filmy, które były pokazywane masowej publiczności, nie miały prawa nawet ubiegać się. Po prostu były eliminowane, bo chodziło o to, że inna tak, ścieżka dystrybucji. Także ja do końca, moim nośnikiem do końca była telewizja. Zawsze. Przy czym moje filmy nie były produkcją telewizyjną, a były produkcją filmową, którą telewizja pokazywała w seriach filmów dokumentalnych. Operatorzy, słuchajcie, bo pan Marzyński też wynalazł specyficzny sposób. No kam kamera tego... z ręki to jest moje. No nie, 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 nie. Kamerę z ręki to wynalaz wynalazca kamery. ale ty wynalazłeś kamerę 360 stopni, to znaczy. Wertow nie wymyślił kamery z ręki. On miał kamerę na statywie cały czas. On wy, 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 wymyślił no dobrze, po, po, podglądanie świata. No, robi się w tobie, też odbudził się w tobie wykładowca, ale ja chcę opowiedzieć nie, nie. o tej technice. Nie, kamera z ręki jest znacznie późniejszym wynalazkiem. Że, dlatego, że, że, że ciężko jest być operatorem zbyt w ciężka, chwili, żeby tak. ją ręką prowadzić do lat 70, 70. A, dawało się rady tam jednak. nie, 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 nie. nie. To wszystko było na statywie. Dzega Werto no przenosił statki no z jednego miejsca. No, dobrze, dobrze, były handykamy tak zwane, czyli antenaci handykanów, później. super ósemki. No o Super 8, no to dużo później. Dzega Werto są lata 20-30. No ale ty wtedy nie robisz filmów, co mi zawracasz? Dobra, dobra, dobra. Dobra. No to wszystko jedno. No ale tak czy owak, no u ciebie jest niełatwo być operatorem, bo trzeba łazić dookoła ciebie. I to daje niewiarygodny efekt. W innych filmach tego nie ma. Kiedy ty na to wpadłeś? że można zrobić coś tak nieortodoksyjnego, za co by dwoje dostał człowiek w łodzi na filmówce, tutaj koło nas siedzi operator, który ją kończył, i dostałby pałę na, 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 na specjalnym na egzaminie, gdyby zaczął jest... tak kręcić. A wiesz dlaczego? Dlatego, że operowanie kamerą z ręki, operator, który stawia kamerę na statywie, to jest tak jak ktoś robi sandwicze, a operator, który operuje ręką, to jest szef francuskiej restauracji. Znaczy umiejętności potrzebne do osiągnięcia efektu artystycznego w operowaniu z ręki. Wymagają zupełnie niewiarygodnego treningu, na który może sobie pozwolić bardzo mało ludzi. Nie tylko, wymagają niewiarygodnej symbiozy z człowiekiem, z, fizycznym, którego się filmuje i z tak, reżyserem. ale Również sama kondycja fizyczna. Moi operatorzy, moja wysyłają operatorów do szkół baletowych, żeby się tańca uczyli. Oni musieli przede wszystkim pracować nad swoim ciałem. Dlatego, że to jest zastąpienie maszyny przez yy, ruch człowieka, i to jest bardzo organiczne, w związku z tym, i jeżeli to jest dobrze zrobione, a na ogół jest źle zrobione, to wtedy jest genialne. A jeżeli jest źle zrobione, to montażysta to wyrzuci. Bo z kamerą latać potrafi każdy. Chodzić z kamerą potrafi każdy, ale żeby w, do filmu. Nie trzeba chodzić tak jak człowiek, tylko jak kot. Mięciutko. Trzeba zginać kolana i tego się trzeba uczyć latami. Nawet jeden film o operatorze zrobiłeś co prawda, palestyński operatorze, ale to był pretekst do próby rozwiązania problemu no tak, ja izraelsko palestyńskiego filmie, ja, w, ja w tym filmie uczyłem go chodzenia tak, z kamerą. Tak, tak. My Palestinian cameraman. No z tym, że kame, palestyński kameramen był filmowany przez innego kameramena. Z którym, Polskiego. Tak. E, a poza tym, proszę państwa, e, Marian Marzyński zrobił rzecz niewiarygodną. Może państwo pamiętają, parę lat temu Oscara i taką wielką karierę zrobił film pod tytułem Boy, pokazujący... Boyhood. Boyhood, tak. Chłopięctwo, tak to przetłumaczmy. Pokazujący no, momenty życia od urodzin do... Do dorosłości młodego człowieka. 20 lat wcześniej taki sam film zrobił Marian Marzyński. O córce. O córce. Przez 14 lat, o ile dobrze pamiętam, przez 30 lat kręciłeś różne etapy od jej urodzenia do jej dorosłości. I to też jest film niewiarygodny. Niewiarygodny, bo mówi, opowiada nie o córce, tylko opowiada oczywiście o, o nas wszystkich. O, o, o ludziach, o istocie ludzkiej, jak ona się, skąd się bierze i co się z nią dzieje. E, niby wszyscy wiedzą, ale kiedy to się zobaczy na filmie, to to jest coś zupełnie niezwykłego. Ania. Film się nazywa Ania. A-N-Y-A. -Y Bo żeby, żeby, żeby brzmiało Ania mhm. to po angielsku, trzeba, tak. to potrzebny jest Y. Inaczej będzie Andrzej. I w tej, na tej samej stronie Life on Mars, jedno słowo RZ nie planeta Mars, tylko skrót mojego nazwiska. Tak. Pomyśle. Jak Marzyński, czyli Mars. Life on Mars. Studenci nie, kropka, nie chcieli kropka. długiego nazwiska. Wiesz, no, nie można wymagać od amerykańskiego studenta, żeby wymówił Marzyński. No. Ja we Włoszech miałem kolekcję różnych przekręceń mojego nazwiska. I, jest około 100 wersji, to bardzo zabawne jest. Najbardziej zabawne jest Gentile Senior Pal. Na dalszą część nazwiska nie straciło mu cierpliwości. Ty, ty pal i co pal. potem. W Ameryce byś był Pal. Jackie Pal. Jest. Byłbym tak. Jeszcze bym dodał se, e i byłbym po prostu. E, e, jak się mówi po polsku? E, pal? Blady. O. A, a blady. Nie, to by było PAL. No, Bez no, I. Z I, tak ojej. Z I to by było blady, tak? No właśnie, mówię, tak, tak, oczywiście. No dobrze, proszę Państwa, mamy tutaj przez kilka dni jeszcze szansę gości, tak, tak, nie pokażę mi zegarka, sam, sam widzę, sam patrzę. Mamy tu jeszcze przez kilka chwil y, okazję gościć, więc na zakończenie dwa pytania krótkie. Wykładasz teraz w Akademii Kieślowskiego, co wykładasz szkoła i, i co, co w tej szkole, co, co to jest ta szkoła Kieślowskiego i czego uczysz, to jest I kogo, kogo uczysz? Szkoła filmowa y, i, i ja y, mam... Siedząc sobie w fotelu 60... w Miami albo pod drzewem mangowym Nie, w Miami. Tak. 60 godzin na online, na platformie Teams. Mm, no tak, ja to jest tak jak Zoom. Tak, tak wykładałem. I ja nienawidziłem tego sposobu kontaktowania się w ogóle. Ja jestem antyinternet, anty nie mam Facebooku. Używam. Masz. Nie, 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 nie mam. Mam, ale nie używam. A, używam masowo e-maila. Masowo i piszę. To jest dla mnie maszyna napisania, plus e-mail. Ale już wyszukiwanie w internecie też robię. Ale chodzi mi o to, że dla mnie wsadzenie pięciu czy dziesięciu twarzy do, je, do małego ekranu, z których każda jest nieoświetlona, źle skadrowana, niechlujna, to wszystko wygląda. Dla filmowca to jest ob obrażające. Obra obraza. Także ja, ja nigdy sobie nie wyobrażałem. Że ja będę uczył filmu w ten sposób. I wyobraź sobie, co się stało, ja odkryłem, że to jest, jeżeli chodzi o uczenie filmu, lepszy sposób niż uczenie na żywo. Gdybym ja uczył tych ludzi, reżyserii filmowej na żywo, i byłbym do ich dyspozycji na żywo, oni by mnie zakatrupili pytaniami. A Spotykając się z nimi internetowo, ja mam narzuconą dyscyplinę pewną. Jeżeli oni mi czegoś nie pokażą teraz, to nie pokażą mi nigdy. Znaczy, następnym razem mogą mi pokazać. I to jest szalenie efektowo, efektywne. I ja to kontynuuję. Po tym jak skończę z tobą, to idę do Liceum Batorego, które ja skończyłem w Warszawie. To jest elitarna najbardziej szkoła warszawska. I tam dyrektorka szkoły i ja będziemy rozmawiali o możliwości uczenia filmu jako honors honorowego programu dla wybranych studentów, maturzystów może, ponieważ moje doświadczenie jest takie z uczeniem filmu, że czym młodsi, to lepsi. Młodzi ryzykują, nie mają nic do stracenia, nie mają obowiązków, trzeba uczyć. W ogóle sztuki trzeba uczyć dzieci a już na pewno a na pewno przy dzisiejszym dostępie do, do sprzętu 15-letni śmiało może zacząć uczyć się, a, a 16-letni, 17-letni na pewno może zrobić jakiś mały film. No i być może się skończy tym, że ja będę im zaproponuje również, tak zmodyfikowany oczywiście program. Więc to jest no, moje ostatnie odkrycie. Dobrze, a teraz moje ostatnie pytanie. Yy... Ja za chwilę zacznę kasłać i twoi widzowie ostatnie będą przekonani, pytanie, Ostatnie ja mam COVID, pytanie. Ostatnie. COVID. To teraz nie gadaj. Ale ja nie mam. To poczekaj, aż ci zadam pytanie i wtedy ostatnim tchem <laughs> przed, kas <laughs> przed kasłaniem odpowiedz mi, bo zwracam to pytanie do niepoprawnego optymisty. Jak widzisz najbliższą przyszłość Polski? Optymisto. Polskę? Jak widzisz najbliższą przyszłość Polski? Ym, PiS przegrywa wybory. Na 100%. Nie nie mam najmniejszej wątpliwości, bo to jest matematyka. Jeżeli opozycja się połączy, to automatycznie. Pil... Ernest Skalski pisze o tym od 10 lat. Bez przerwy. A, a to, że zakute łby polityków tego nie, roz, nie zrozumiały w poprzednich wyborach, no to ich, jest ich problem. Ale no tym... nie problem całego narodu, żeby tam byli. Ale to narodu nie ma znaczenia w tym przypadku. Dlatego, że wygrać trzeba najpierw wybory matematycznie, a potem dopiero się będziesz martwił o co chodzi. Dlatego rozmowy dzisiaj, że my się połączymy, jeżeli się dogadamy co do programu, są idiotyczne. Dlatego, że oni się nie muszą połączyć. Naj najlepszą wiadomością ostatnich dni było powołanie Polskiej Partii Socjalistycznej. Nie dlatego, że to będzie jakaś tam partia, ale dlatego, że to jest sygnał, że ludzie o zupełnie odmiennych programach, mogą się łączyć w jedną koalicję wyborczą. A wtedy, jak wejdą do Sejmu, to zaczną się uczyć demokracji. PiS przegrywa ten... wybory, i PiS akceptuje, że przegrywa, przechodzi do opozycji. Działacze pis idą do więzienia za wszystkie przekręty nie, O przez więzieniu nie... nic nie wiem. Nie, nie, bo mnie tu nie ma, więc ja nie, nie śledzę spraw kryminalnych. Ale. To nie, nie... Wiesz, z więzieniem to nie będzie tak, dlatego że jeżeli albo chcesz się dogadać yy, i chcesz, yy, yy, to nie wsadzasz opozycji do więzienia, nawet jak sobie zasługują na to. Dzisiaj wszyscy chcą ich uwięzić, ale jeżeli oni się staną. Ja rozumiem, ale jeżeli oni staną się opozycją, to jest, to jest dostateczna kara dla nich. To, to oni zginą w ten sposób. A, a oczywiście jak będą sprawy... Karne to będą. Proszę Państwa, to jest na Nowy Rok... Yy, prezent. Prezent od Mariana Marzyńskiego. Przybysza z yy, Majemi. W stroju majemiańskim. Kaszlącego. Kaszlącego. Z, yy, z nadzieją, że to jest... Masz refluks. Grypa. Tak jak każdy... Jaka grypa? Nie masz gorączki żadnej. Nie. No. Masz refluks. Przyziębienie. No tak, jak ktoś z moimi przyjeżdża i chodzi w podkoszulce po mrozie, to nie należy się dziwić. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie, dziękuję Tobie, Marianie, że zechciałeś poświęcić nam czas. Państwa zapraszam na kolejne odcinki Allegro non Trop. Do widzenia.